Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w naszym zgromadzeniu. Oddajmy Mu cześć i chwałę, bo godzin jest najwyższej czci. Chciałbym dzisiaj mówić o cudach Bożych. Akurat w tym tygodniu przez kilka godzin byłem w takim pomieszczeniu, gdzie musiałem być, a na sali były plansze. To były plansze, które są pomocą dydaktyczną dla niewidomych, gdzie mogą oni położyć na nie swoje ręce i uczyć się anatomii z tych planszy. Więc jest o tyle to ciekawe, że masz taką planszę jak gdyby trójwymiarową. Jest szkielet człowieka, mięśnie, kręgosłup, układ nerwowy. I gdy tak stałem przed tym, to tak mi się to podobało. Jak zobaczyłem mięśnie człowieka, jak jest umięśniony człowiek, to jest inżynieryjne cudo. Gdy uzmysłowiłem sobie ponadto, że te wszystkie mięśnie są w pewnym zrównoważonym stanie, bo gdyby jeden czy dwa z nich były naprężone mocniej, to doszłoby do deformacji. Jeżeli człowiek ma wylew krwi do mózgu i te ośrodki takie zarządzające puszczą mniejszy impuls na niektóre mięśnie, to widzieliście takich ludzi, którym na przykład jedna powieka opada? Albo ręce się wykrzywiają? Dlaczego? No bo brak tego zrównoważenia. Ale normalny człowiek jak wstanie, to w sytuacji takiej swobodnej wszystko ma ślicznie zrównoważone. I stoi sobie pięknie. No cudnie to wyglądało. I podziwiałem, przyglądałem się temu. A kiedyś już rozmawiałem z taką tutaj studentką Teresą Mazur. Mówiła, śmiesznie człowiek jest zbudowany. Na dwóch kijach jeden kij, u końca dwa kije i puszka. I gdy patrzysz na szkielet człowieka, to rzeczywiście na dwóch kijach jeden kij, z wierzchołka dwa kije i puszeczka. A później wszystko to jest oplecione mięśniami, oplecione naczyniami krwionośnymi. No mówię wam, cuda. Sami nie wiecie, jacy piękni jesteście. Ile jest piękna w człowieku i myśli takiej inżynieryjnej. Pan Bóg stworzył, on jest genialny. Genialny. Gdziekolwiek popatrzysz, to na tym jest pieczęć umiejętności Pana Boga. Cudownej umiejętności i artystycznej, i takiej inżynieryjnej. Wspaniały jest Pan Bóg. Ale wiecie, że mnie nie tyle interesuje anatomia? Mnie zawsze interesuje psychika człowieka. Tam są dopiero cuda. Tam są dopiero cuda. I o jednym takim cudzie chciałbym dzisiaj opowiedzieć. To jest cud, jak go nazwać? Cud. No widzę, że mi już najmłodsi podpowiadają. Spróbuję się zatem wysłowić z waszą pomocą. To jest cud zdrowia wynikający z bliskości człowieka z człowiekiem. Spróbuję rozwinąć tę myśl. Otóż 17 października miał miejsce w Stanach Zjednoczonych naprawdę cud. Kilka dni wcześniej urodziły się dwie bliźniaczki. Jedna, byliby to dziewczynki państwa Jacksonów, Braille i Kairy. I urodziły się 12 tygodni za wcześnie. Więc miały 6 miesięcy niepełne, gdy się urodziły. I jedna z nich, Kairy, zaczęła się całkiem fajnie rozwijać. Przybywała na wadze, jej serduszko prawidłowo biło, procesy trawienne, oddychanie przebiegało prawidłowo, a jej siostrzyczka na tym świecie tak źle się poczuła, że zaczęła marnieć i wszyscy sądzili, że ona odejdzie i umrze. I gdy nadszedł taki krytyczny dzień i sądzono, że w tym dniu pożegnają tą jedną dziewczynkę maleńką, one ważyły niecałe 2 kilogramy, jedna, to pielęgniarka, tchnięta jakąś myślą Bożą, powiedziała, że ona złamie pewną zasadę, bo te 2 dziewczynki były w oddzielnych inkubatorach, żeby nie zaraziły się krzyżowo jakimiś tam bakteriami na przykład. I spytała się rodziców i bez pozwolenia lekarzy wzięła jedną bliźniaczkę, przełożyła do inkubatora drugiej bliźniaczki. Te dziewczynki tak się powierciły i zbliżyły do siebie. I ta silniejsza wzięła łapkę swoją, położyła na drugą, tą słabszą. I zaczęli obserwować monitory, że zaczyna akcja serca się uspokajać i wszystkie procesy oddychania, ukrwienia zaczynają zbliżać się do normy i za kilka godzin te 2 dziewczynki, tak jak w łonie matki obok siebie leżały, tak w tym inkubatorze jednym, ta jedna jeszcze przygarnęła tą drugą. Jak to pięknie wygląda. Malutka łapka na drugiej przygarnia ją i ta w poczuciu tej bliskości doszła do zdrowia i do rozkwitu. Teraz te dziewczyny mają po 19-20 lat. Eleganckie 2 panny. Ale co uratowało tą jedną gasnącą bliźniaczkę? Bliskość i serdeczność okazana tym przytuleniem, tym gestem. Człowiek inaczej funkcjonuje w społeczności. Człowiek potrzebuje tej bliskości. Ale z tego wynika jeszcze wniosek, jeden. Ale jeszcze wam opowiem drugie takie zdarzenie, które też miało miejsce autentycznie. Tym razem ja to przeżyłem. Byłem w odwiedzinach z żoną i z siostrą w szpitalu mojej mamy wiele lat temu. I ona, obok niej leżała jakaś pani. I z tą panią tam troszeczkę rozmawialiśmy. I gdy przyszliśmy pewnego razu do mamy, to siostra moja, pielęgniarka, mówi: patrzcie, ta pani umiera. I ona tak w łóżku, absolutnie samotna, nikt przy niej nie był. Umiera. Tak podszedłem do niej, tak ją przygarnąłem. Ona tak się wtuliła we mnie. Umierała. Od narodzin po samą śmierć człowiek potrzebuje czego? Serca, bliskości i fizycznej bliskości. Ta bliskość ma wiele takich poziomów, prawda? Od takiej intymnej bliskości, aż poprzez to, że my lubimy być w takiej bliskości, siedząc tutaj. I cieszymy się, że jesteśmy razem. Ta bliskość występuje nie tylko u ludzi. Ta bliskość występuje wśród pszczół, gdy zawierają taki kokon. Zwierzęta stadami chodzą, ryby w morzach pływają ławicami. Wszyscy potrzebują bliskości. Ale człowiek w szczególny sposób. Wiecie dlaczego? Bo został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I Pan Bóg nie stworzył człowieka po to, żeby go, filozofowie niektórzy tak mówią, rzucił go w przestrzeń i niech sobie tam będzie. Pan Bóg stworzył do człowieka po to, żeby był w nim w bliskości. Dla rodziców bardzo jest trudny moment, gdy dzieci odchodzą z domu. To tak zwany efekt pustego gniazda. Pamiętam, jak moje młodsze dziecko przyszło do mnie i powiedziało: tato, wyprowadzam się. Ja mówię: gdzie? Do Warszawki. To słowo Warszawka mi zostało. I pomyślałem sobie: nie, nie. Ale sobie myślę: co będziesz się z koniem kopał? Jak chcę, to chcę. Mówię: może bym ci jeszcze pobielił mieszkanie, wymalował i razem z Markiem Rybakiem tam malowaliśmy naszym dzieciom, które chciały iść do Warszawki. ale my lubimy, jak dzieci są gdzieś w jakiejś takiej perspektywie przestrzennej, a jak strasznie lubimy, jak małe dzieci przylecą do nas i co? Przytulą się do nas. Już nie mówię o wnukach, co nie? Człowiek tak potrzebuje bliskości. Kto mu tą potrzebę bliskości dał? Ten, który go stworzył na obraz i podobieństwo swoje. I Pan Bóg pragnie być blisko z tobą. Fajna sprawa, prawda? On nie stworzył ciebie tak jak kamień albo gdzieś tam marchew na grządce. On cię stworzył po to, żeby mieć społeczność z tobą. On mnie stworzył tak samo. On jest naszym przyjacielem. To jest coś fantastycznego. Mieć takiego przyjaciela. W ogóle to Pan Bóg się skarżył, że ta przyjaźń jest przez nas zaniedbywana. Byłem kiedyś wychowawcą w tej szkole i widziałem, jak się nawiązywały przyjaźnie, ale też widziałem łzy ludzi, gdy te przyjaźnie się nieraz rozpadały. To boli. I chciałbym się zapytać, ile masz miejsca w życiu dla Pana Boga? Czy zdajesz sobie sprawę, że tak jak ta bliźniaczka potrzebujesz bliskości? Że gdzieś twoje wnętrze, twoja psychika, twoja duchowość może umrzeć, bo nie ma tego przytulenia, tego przygarnięcia? Pan Bóg się skarży, że go zaniedbujemy. I ta historia ma długi, twardy żywot. Kiedyś, żeby uzmysłowić, jak Izrael zaniedbywał swojego Boga, to powiedział prorokowi Ozeaszowi w pierwszej księdze, w Ozeaszu, w pierwszym rozdziale, tam na początku: idź i poślub kobietę nierządną. No i poszedł. Poszedł Ozeasz i wziął sobie takie stworzenie, które było piękne, ładne, ale nie stałe. I to była jego żona. Trzeba niektóre słowa wprost przeczytać, żebyśmy sobie uzmysłowili, jaki żywot miał Ozeasz ze swoją żoną. I dlaczego? No, dlatego, żeby mógł lepiej zrozumieć Bożą rozpacz. Bo Pismo Święte przedstawia nam, że Bóg inaczej kontaktuje się z człowiekiem, niż my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W naszych czasach, jak ktoś przychodzi do nas i zaczyna mówić, to jak nie mówi za długo na temat, to nas to już denerwuje. I w końcu mu mówimy: no do rzeczy, proszę Pana, o co chodzi? A Pan Bóg inaczej z człowiekiem rozmawia. I jeżeli chciał Ozeaszowi uzmysłowić, jak boli, gdy drogie osoby się odwracają do swojego partnera tyłem i bokiem, jak to jest, jak się ludzie odwracają do Boga tyłem, to powiedział tak: idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd. Kraj bowiem, mówi, uprawia nierząd, odwraca się od Boga. I on ją poślubił. No, musiała być ładna, fajna, ale w pewnym momencie sobie tak westchnęła i powiedziała: pobiegnę za swoimi kochankami jednak. Co mi dają chleb i wodę, wełnę, len i oliwę i napój? I poleciała sobie. Pan Bóg mówi do proroka: skłoń ją, żeby przyszła do ciebie. To ten wziął trochę żywności, zboża, przyszedł do niej i mówi: ja ci zapłacę, ale przyjdź do mnie. Nie wiem, czy wzięła, czy nie, ale przyszła. Wyobrażacie sobie, jak to małżeństwo wyglądało, jak ta co jakiś raz sobie westchnęła i powiedziała: a pobiegłabym tak za swoimi kochankami. I już poszła. I tak Przychodziła, odchodziła. Żeby poszła raz na zawsze. To by tak nie bolało, jak to, że odchodzi i przychodzi. Bo najgorszy jest taki stan, jak masz taką osobę, z którą jesteś w dobrym związku i wstaje rano i mówi: kocham cię nad życie. A na drugi dzień mówi: a poszedłbyś ty stąd. Ty się już zabierasz, a ona na trzeci dzień mówi: a może byś jednak został. A na czwarty, piąty mówi: znać ciebie nie chcę. A na szósty mówi: tyś jest mój ukochany, źle mówiłam. Najgorsze jest takie chybotanie się. I czy czasem życie nasze nie jest takim drażnieniem Pana Boga? Zastanówmy się. Zastanówmy się. Czy zachowujemy tą bliskość z Panem Bogiem, która jest wprost wszczepiona? Święty Augustyn powiedział, że nasza dusza nie zazna spokoju, jeżeli się nie dołączy, nie sklei z Panem Bogiem. Czy zaznasz spokoju bez Boga? Oto jest pytanie. Czy jest dobrze bez Pana Boga? Czy naprawdę lepsza jest kasa? Lepsze jest piwo? Lepszy jest alkohol? Lepsze są narkotyki? Żona dzisiaj mi mówiła, że wymyślili taki narkotyk, że go się zażywa i umiera. Lepszy jest on od Boga? Jakieś życie, no mówią: och, ale z adrenaliną, ale się okrada, niszczy się innych, dokucza się innym. Czy takie życie chcemy wybrać? I to jest takie wahanie się. To jest główna wina zboru laodycejskiego, że jest jaki w miłości? Letni. To jest najgorsze coś, jak ktoś jest taki letni. Ja nie mogłem tej letniości, nie wiem, czy czasem nie jest pozorna, może się pomyliłem, ale tak na zewnątrz to tak wyglądało. Moja kuzynka umarła w czasie porodu. Urodziła dziecko. Położyli to dziecko przy niej i wystąpił krwotok. I przez jakiś czas nikt do niej nie przyszedł. I ona wykrwawiła się. Jak przyszli do niej, to dziecko leżało w rękach martwej matki, a ona była martwa, wykrwawiona. Ciocia moja wychowywała to dziecko i gdy powstało zagrożenie, że to dziecko zostanie zabrane z domu, to stanęła zdecydowanie, poszła na torowisko i rzuciła się pod nadjeżdżający pociąg. I tak skończyła się historia mojej cioci. A wujek zapalił kilka papierosów i nic nie powiedział i w jednym, i w drugim przypadku. Nie tak sobie wyobrażam miłość między ludźmi. Czy my czasem nie jesteśmy tak oziębli w relacjach z naszym Bogiem? Chciałbym nie egzaminować was, ale wczoraj był prześliczny poranek, prawda? Ktoś zauważył, może pobiegliście od razu do pracy, ale był śliczny dzień. Czy rodzi się w was takie uczucie, żeby powiedzieć: dziękuję, Panie Boże. Jest ślicznie, jest fajnie. Księżyc jest pełnia. Księżyc tak niski jest, taki duży i tak ładnie świeci. Wieczory mieliśmy też bardzo ciepłe. Sikorki wyprowadzają swoje małe, chyba któryś tam drugi, trzecie gniazdo. Przepięknie śpiewają. Czy macie taki odruch, że jak natkniecie się na coś szczególnie pięknego, to wołacie inne osoby, które kochacie, żeby razem z nimi przeżyć tą piękną chwilę? Macie coś takiego? To jest normalne, co nie? Jak przyleci jakiś nadzwyczajny ptak, to się woła: hej, chodź, krzyżodziób przyleciał. coś dziwnego, coś pięknego, to chcemy przeżyć z tymi, których kochamy. Pytam się, czy odnosisz się w myślach swoich do Pana Boga? To jest bardzo ważne. Myślę, że to jest bardzo, bym powiedział, diagnostyczne. Jeżeli odnosisz się w myślach do Pana Boga i widzisz na przykład kurczątka takie maleńkie, które w kwokę wchodzą. Zawsze to mnie zdumiewało, że mieliśmy 20 kurczątek i te 20 wlazło w tą kwokę. I tutaj dzióbek wystawał, i tu główka. To było piękne. Czy odnosisz się w myślach i nie powiesz, Panie Boże, jesteś wspaniały. Ten obraz mnie zachwyca. Ty powiedziałeś, że jak kokosz bierze, przygarnia kurczęta, tak Ty nas przygarniasz. Dziękuję Ci bardzo. Czy odnosisz się w myślach, jak chmury są takie ładne, niebo takie piękne? Czy masz coś do powiedzenia Panu Bogu? Bo jeżeli kogoś kochasz, a nie rozmawiasz z nim, to Ci się zdaje, że go kochasz. Zdaje Ci się. I jeżeli nie wołasz go, gdy coś pięknego zobaczysz, to znaczy ci się, że tylko ci się zdaje, że go kochasz. Ludzie mogą mieszkać razem, być obok siebie, a być tak dalece od siebie, że nie wyobrażasz nie. Możesz mieć w bibliotece pełno Biblii, komentarzy, ale nie ma co Panu Bogu powiedzieć. Nie ma. Czy modlisz się do Pana Boga? A nie mówię 3 razy dziennie. Czy masz takie chwile, że mówisz, Boże, jakie to jest fajne, jakie to jest ładne. A jak takie jest jedzonko miłe na stole, to nie warto Panu Bogu podziękować? Po prostu, jeżeli masz szacunek, jak masz miłość do Boga, to jak idziesz, to musisz mu podziękować. Ja lubię bywać u różnych ludzi i sobie myślę, jakie to jest nadzwyczajne, że w takich fajnych warunkach żyjemy. Jak już masz na czym siedzieć, czysto, ładnie, pobielone, no warto za pokój podziękować. Jesteśmy pokoleniem, które nie zaznało wojny. Nie wiem, czy tutaj jest jedna osoba, która pamięta wojnę. Wszyscy urodzili się. Ja wiem, że tam się gdzieś krwawi Ukraina, wiem. Ale jak my tutaj w Polsce, to mamy pokój. W czasie największych przewrotów społecznych zginęło nie więcej jak 10 ludzi. Szkoda ich. Ale nie ma wojny. Nie lata nic nad głową, nie bombarduje. Nikt z karabinem nie wpada. Czy jest za co Panu Bogu podziękować? A za tą społeczność, że mamy, że możemy usiąść obok siebie, porozmawiać za dzień sobotni. Tyle jest do podziękowania Panu Bogu, do opowiedzenia. Czy potrzebujesz bliskości z Panem Bogiem? Jak nie potrzebujesz, to są takie tekściki w Piśmie Świętym, które obrazują stan nas w takiej chwili. Znam Twoje czyny, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny. Popatrzcie się, Pan Bóg tu 3 razy mówi tą frazę. Mówi, ani zimne stworzenie, ani gorące. A takie sobie letnie. Ty bowiem mówisz, jest powiedziane, chcę Cię wyrzucić z ust moich. Sprawa jest naprawdę poważna. Pan Bóg mówi, nie będziemy tak żyć. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że jesteś nieszczęsny, godzien litości, biedny, ślepy, nagi. Do tej żony, która symbolizowała nas, żony Ozeasza, która symbolizowała nas, gdy stawiamy Boga obok siebie. Pewna młodociana matka tłumaczy reporterowi, że ma bardzo trudne dziecko i gdy rozmawia z reporterem, otwarła drzwi balkonowe, wypchała dziecko na balkon i zamknęła drzwi. I to dziecko stało i tak tłukło tymi rączkami w tą szybę, ale szyba dźwiękoszczelna, siedziało sobie tam na balkonie. I to był taki wyrazisty obraz niedojrzałości emocjonalnej tej dziewczyny, która o tak dziecko, fu, na balkon i drzwi zamyka. Gdzie trzymamy Pana Boga? Na balkonie? W Ozeaszu Pan Bóg powiedział takie właśnie, takie słowa. Ty zaś powróć do Boga swego, strzeż pilnie miłości prawa i ufaj Twojemu Bogu. Dla mnie jest jeszcze jedna taki obszar, gdzie lubię chodzić sobie po tym obszarze myślami swoimi. To jest obszar przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Lubię to. Może tym bardziej, jak mi lat przybywa. Lubię to. Chciałbym wam zreferować i opisać to, co lubię czytać. Myślę, że dawno temu nie sięgaliście do ostatniego rozdziału Wielkiego Boju. Pozwólcie, że sięgnę i powiem, jak Pan Bóg nas kocha i jaką bliskość On dla nas przygotował. Kocham Go za to. Za przyjście Chrystusa, za tą nadzieję. Jedni nazywają błogosławioną, cudowną, wspaniałą. Ja nie znam słów, które by upiększyły tą nadzieję. To jest coś wspaniałego. A teraz pozwólcie, że skorzystam z dzieła, które, jak wierzę, ma pieczęć Bożego natchnienia, i ślicznie opowiada o przyszłym przyjściu Jezusa Chrystusa. Patrząc na ten tekst, chciałbym zrelacjonować jak troszeczkę. Ja wiem, co to jest tęsknota. Miałem siostry, które były w seminarium, uczyły się tutaj, a ja byłem takim małym chłopakiem. I nie mogłem się doczekać, jak moje siostry przyjadą ze szkoły na ferie. To była taka fajna chwila. Super, mama ciasta piekła. Powroty dla mnie są pełne treści. I opisana jest taki jest moment, że jak Pan Jezus Chrystus przyjdzie, to w pewnym momencie, wtedy, gdy wydawać się będzie, że miasto, które będzie na ziemi, Nowa Jerozolima, jest zagrożone i wszystko jest jak gdyby w stanie wojny, nagle scenariusz się gwałtownie zmienia. I nad Jerozolimą ukazuje się wspaniała, cudna góra. I na tej górze jest Jezus Chrystus w otoczeniu Boga Ojca, wspaniałych aniołów i tych, za których przelał swoją krew. A nad nim pokazuje się krzyż i zaczyna dziać się scenariusz niesamowity, przepiękny. Jest przedstawione, że zostaną otwarte księgi. Pamiętacie, w apelu opowiadałem, jak jednej siostrze przed oczyma przyszły wszystkie grzechy jej życia. I tutaj czytamy, że gdy otwarte zostaną księgi, to niezbożni ludzie. To określenie niezbożni nie jest takie dobre, fajne, bo ono nie oddaje umiłowania naszego do niezbożnych. Nie za to, że są niezbożni, tylko za to, że są ludźmi. Nam gorąco żali, że taka sytuacja będzie, ale będzie. Czytamy, że Pan Bóg kocha i przygarnia ludzi i daje im tą szansę pojednania tylko tym, którzy chcą tego. Nic tak nie jest niesmaczne, jak narzucana miłość, tak? Jeżeli chcesz przyjść do Boga, to możesz. A jeżeli ktoś wybrał inną drogę, to nadejdzie taki moment, że zobaczy wszystkie grzechy swojego życia. Zbawieni nie zobaczą tych grzechów, bo one mają swój koniec gdzie? Na Golgocie. Ale czytam tutaj, że zobaczą, gdzie ich nogi zboczyły ze ścieżki, gdzie mogli się pojednać z Bogiem, a jednak się odwrócili. I tam, gdzie był krzyż nad tronem Jezusa Chrystusa, zaczyna się film. Nadzwyczajny film. Widzimy Adama, widzimy stworzenie, widzimy Adama, później szybką historię degradacji ludności i to się na chmura w wspaniałym obrazie dzieje. I w pewnym momencie widać, jak się rodzi Pan Jezus Chrystus i jak Jego lata mijają w bogobojności, a później jest przedstawiony szczególnie moment sądzenia Pana Jezusa Chrystusa, kaźni Jego, jak apostołowie uciekają, jak wydaje się, że się załamie, a on twardo stoi. Co Pana Jezusa Chrystusa trzymało w takiej decyzji? Dwa największe uczucia. Tylko dwa uczucia czynią z człowieka bohaterem. Miłość i nienawiść. A w Panu Jezusie była i miłość, i nienawiść. Miłość do grzeszników, a nienawiść do grzechu. Te dwa uczucia były tak silne w nim, że zwyciężył. Sam stał, powiedział, tej nocy wszyscy ode mnie odejdziecie. I wszyscy uciekli. I był sam. I jaką miał poczucie bliskości? Zero. Ci, którzy mówili, choćby się wszyscy ciebie zaparli, to ja się ciebie nie zaprę. Nim kur zapieje dwa razy, to trzy razy się mnie zaprzesz. I Pan Jezus sam, dlatego mówię, że jest bohaterem, że sam zwycięży. Na krzyżu był absolutnie sam. Odjęto mu poczucie bliskości Bożej. Choć Bóg Ojciec był przy nim i przeżywał najcięższej śmierć Chrystusa, to Jezus w subiektywnym swoim odczuciu walkę toczył sam i zwyciężył. I umiłowanie prawości, szlachetności i takich berbeci, takich dziewczynek, takich bliźniaczek trzymało go przy tym, że powiedział, wygram, zdobędę ich dla siebie, zdobędę ich dla szczęścia. I dalej jest opisane, że to wszystko przedstawi się przed oczami Pana Jezusa Chrystusa. To te straszne sceny, które straszne, Jezus w drodze na Golgotę, książę żywota wiszący na krzyżu, dumni kapłani, którzy przyznawali, innych ratował. Jakie to jest straszne powiedzieć, innych ratował. Więc ratował? Ratował. A mówię, a siebie samego uratować nie może. Stąp z krzyża. To wszystko wybrzmi. To wszystko ludzie zobaczą. Następnie tłum drwiący z jego śmiertelnej męki. Jakie to jest podłe, żebyś drwić z męczarni kogoś, kto umiera. To wszystko się pokaże. Szatan, jego aniołowie będą chcieli odwrócić wzrok, ale nie mogą. I patrzą na to. Następnie będzie widać nikczemnego Heroda. Herodiadę, która jest winna krwi Jana Chrzciciela. Żołnierzy szydzących, którzy mu zasłaniali oczy i bili go pięściami w twarz. To wszystko zostanie pokazane. Jak krew wycieka, jak z kolcy spływa krew. Zobaczą, tak jak Chrystus powiedział. I odtąd zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich. Zobaczą, bo Chrystus tak powiedział. Tej sprawiedliwości musi się stać zadość. I czytamy tutaj, że tam są ci, którzy innych mordowali. Nie mówię, że wszyscy. Byli papieże też dobrzy, tak sądzę. Byli biskupi dobrzy. Ale tutaj czytam, stoją tam także papiescy dostojnicy i biskupi, którzy twierdzili, że są posłami Chrystusa, a jednocześnie szermowali stosem i więzieniem. aby zawładnąć sumieniami dzieci bożych. Są tam też dumni papieże. Nie jest to odosobniony przykład. Dante też tam poumieszczał niektórych w takich miejscach, że zakwalifikował ich raczej do piekła niż do raju. Więc za późno zrozumieli, że wszechwiedzący Bóg jest zazdrosny o swoje prawo. Cały niezbożny świat stoi przed Bogiem oskarżony o zdradę rządów nieba. Nikt nie broni ich sprawy. Wszyscy zrozumieli, że zapłata za grzech jest śmierć. A zbawienie było tak łatwe, tak dostępne. Jeżeli uklękniesz i powiesz: Chryste, jestem grzesznikiem. Zgrzeszyłem, to źle zrobiłem, to. Panie, pomóż mi naprawić, na ile mogę. A jak nie mogę, to nie mogę. Przepraszam Cię najmocniej. To Jezus Chrystus mówi: za Ciebie przelałem swoją krew. Zbawienie jest tak łatwe. Jednasz się nie z wrogiem, jednasz się z kim? Z przyjacielem, ze Stworzycielem swoim. Cały świat zostanie oskarżony, że zbuntował się przeciwko Bogu. Będzie tam też szatan. Szatan zobaczy, jak jeden potężny anioł nakłada koronę na czoło Pana Jezusa Chrystusa, czyniąc Go królem ziemi. Nie tylko ziemi. To jest królestwo nadzwyczajne, bo ziemia stanie się jakimś centrum. Ja nie wiem dokładnie, jak to wyrazić, jak to przedstawić, ale zawsze Jezus Chrystus będzie mógł powiedzieć tak: a tutaj, gdzie siedzę, tu moja zbawienna krew spłynęła za cały wszechświat, bo grzech jest taką zarazą, żeby z ziemi i w inne miejsca poszedł. I ci, którzy wołali: nie chcemy, aby ten panował nad nami. Krew Jego na nas, na dziadki nasze. Nie chcemy, żeby ten panował nad nami. Jaki wybór dokonali, taki się stanie. I czytamy: szatan na widok wspaniałości i chwały Chrystusa stoi jak sparaliżowany. Był kiedyś cherubem, stał najbliżej tronu Bożego. Teraz przypomina sobie, co utracił. Był jak jutrzenka. Był piękny, wspaniały, cudny, o wspaniałym charakterze. A teraz stoi w gronie grzeszników, oskarżony o zdradę, nie tylko zdradę Boga, zdradę praw Bożych, które są piękne. A na początku te prawa były tylko dwa. Miłuj Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. 10 przykazań zostały z tych wyprowadzone. A Paweł jeszcze w swoich listach mnóstwo opisał poleceń, które też są wyprowadzone znowu z dekalogu. I szatan swoją pragnieniem być naj doprowadził do tego. Szatan przypomni sobie ojczyznę swej niewinności. Lata, gdy był święty i bezgrzeszny. Będzie to straszna chwila. I wyobraźcie sobie, jak sobie tak przypomni to wszystko, to szatan i te wszystkie jego diabelscy aniołowie uklękną przed Bogiem i powiedzą: sprawiedliwe są Twoje wyroki. Wszyscy to uznają. Jedni będą z tej strony murów Jerozolimy, murów jakiegoś tam, czegoś tam, czy inni z drugiej strony. Wszyscy uznają, że Bóg jest sprawiedliwy. I nastanie chwila, do której chyba się tyczą te słowa, że otrze Bóg z oczu ich wszelką łzę. Nastąpi unicestwienie grzechu, ale grzech to nie jest kamień. Grzech nie istnieje faktycznie. On istnieje zawsze w kimś. I zginie szatan i niezbożny świat. Jakie to będzie smutne. W tym zdarzeniu to jest jedyna smutna chwila. Ale też jest, odczytamy o tym, że Bóg powie: przeminęło. Na wieki przeminęło. Zło się już nigdy nie powtórzy. Bóg nam to przyrzekł i przysięgł. I zaprowadzi Chrystus zbawionych do raju. Pokaże wspaniały świat. Będzie chciał ukoić tą łzę. Kochany, Gdzie chcesz być? Czy zachowasz swoją bliskość z Bogiem? Ta bliskość jest tak potrzebna, że ona warunkuje życie. Tak jak te bliźniaczki żyły, bo były blisko siebie i były przytulone do siebie. Czy chcesz się wtulić w ramiona swojego Boga? Czy chcesz się wtulić w ramiona swojego Boga? Pytam się, bo tak bardzo byśmy chcieli, żeby w dniu przyjścia Jezusa Chrystusa na naszych twarzach wykwitnął największy wyraz szczęścia. I modlę się, żebym był tam z dziećmi. Modlicie się też o to? Z wnukami swoimi? I żebyśmy wszyscy ludzie wierzący przyszli do Boga, do Chrystusa i powiedzieli: pokaż nam rany swoje, pokaż nam ręce. I z największym umiłowaniem przytulimy te ręce i powiemy: Tyś nam życie uratował. Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym przyjacielem. To będzie cudowna chwila. Czy chcesz spotkać się w takich okolicznościach ze swoim Panem Jezusem Chrystusem? Zapraszam cię serdecznie do tego. Amen.